Wbite auto w dom jednorodzinny. To w miejscowości Szklarka Mielęcka pod kępnem. Mieszkańcom budynku nic się nie stało. 31-letni kierowca zginął na miejscu. Z wstępnych ustaleń policjantów wynika najprawdopodobniej, że z nieustalonych przyczyn stracił panowanie nad kierowanym pojazdem, w wyniku czego wypadł z drogi i uderzył w opłotowanie oraz dom jednorodzinny. W wyniku tego zdarzenia kierujący 31-letni mieszkaniec gminy Kobylej Góry. Poniósł śmierć. Teraz policjanci ustalają dokładne okoliczności wypadku. Niebezpiecznie było także rano w Poznaniu. Tak wyglądała Mazda po spotkaniu ze słupem energetycznym na Starołęce. ale zniszczony pojazd najmniejszy problem mężczyzny, który nim kierował. Kiedy policjanci zajechali na miejsce, okazało się, że mężczyzna musi trafić do szpitala, jednak szybkie badanie wykazało, że jest on pijany, miał w organizmie około 1.5 promila. Mężczyzna przebywa obecnie w szpitalu. Jak mówią policjanci, gdy tylko będzie to możliwe, kierowca usłyszy zarzuty i stanie przed sądem. Wypadek spowodował w dostawie prądu na ulicy Starołęckiej. Wcześniej, bo w nocy doszło też do niebezpiecznego zdarzenia na trasie Jarocin-Pleszew. W Witaszycach dachował samochód osobowy. Z nieznanych przyczyn kobieta kierująca autem straciła nad nim panowanie i pojazd wypadł z drogi. W samochodzie było pięć osób, jedna z nich została ranna. Jan Grzelaczyk, Puls Dnia.